Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Putin nie chce zrobić całego Związku Radzieckiego, bo to mu się nie uda, no ale stara się przyciągnąć do Moskwy jak najwięcej krajów i narodów, jak jest możliwe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Putin po prostu wziął na cel Niemcy. No i to jest najsłabszy punkt w całym tym systemie NATO i w całej tej Europie. No i mamy, można powiedzieć, nowy kalendarz z Ribbentrop-Mołotow. No i się dogadują. Dogadują się w każdym razie Niemcy nic nie przeszkadzają, żeby Rosja zaatakowała Ukrainę. No, zgromadzili niby 70-80% wojska, które tam obliczają, że byłoby w stanie zająć Ukrainę. No ale to wszystko jest... To jest presja teraz polityczna. Scholz przyjechał do Ameryki, no i rozmawia z Bidenem. Biden krzyczy i wymachuje tam szabelką, że ten Nord Stream, czyli dwa, czyli północny strumień dwa, który idzie przez Bałtyk, omija Ukrainę. No, Ukraina trochę wściekła jest, bo nie dostaje tych pieniędzy za przesyłanie. No, Biden mówi, że będą sankcje ekonomicznie, że tam ruskim to pokaże, a Scholz po prostu się po głowie drapie i mówi, cholera jasna, jak my z energią zrobimy, szczególnie że Niemcy odpuścili sobie energię atomową, w zasadzie zabijają energię węglową, no i zostaje im tylko gaz, tak? Gaz, gdzie połowa gazu w Niemczech to jest z Rosji. Ludzie się tak zastanawiają, cały świat się zastanawiał, czy Putin zaatakuje tą Ukrainę. W międzyczasie Gerhard Schröder no, dostał zatrudnienie w Radzie Gazpromu, tak? No i Niemcy, ci oficjalni politycy mówią, że Gerhard Schröder, no to nie reprezentuje Niemiec, on jest prywatną osobą, tak jak kto tam, Kwaśniewski chyba jest w tych niektórych radach, syn Bidena też był, no ale on to był gdzieś tam na Ukrainie. Także cyrk po prostu na resorach, no ale konsekwencje mogą być tragiczne. Teraz Putin nawet bez jednego wystrzału zaatakował cały ten północnoatlantycki sojusz. No i gdzie zaatakował? Zaatakował Niemcy. Niemcy, kiedy Olaf Scholz właśnie jest w Ameryce, no to teraz to było jedno z najważniejszych spotkań pomiędzy przedstawicielami Niemiec i Ameryki. Ta wizyta, no to dosyć dużo znaczy, no ale już sporo się tam działo w przeszłości. No ale jak Scholz przyjechał do Waszyngtonu, no to tam on jednym okiem tak patrzy się ciągle na Moskwę i przebiera nóżkami. No, Gerhard Schröder, no on był przewodniczącym od 1998 roku do 2005, no ale to oni są, Schröder i Scholz, no to są członkami Socjalistycznej Partii Demokratów Niemieckich. Także to jest, no to jest ta sama partia, to oni się identyfikują, no nie są narodowi socjaliści, tak jak hitlerowcy, no ale są narodowo-demokratyczni. No i za czasów nawet zimnej wojny, w czasie zimnej wojny, no to było takie powiedzenie, że Ameryka jest nie do zastąpienia, a Rosja jest nie do ruszenia. No i tak Niemcy właśnie w ten sposób patrzą. Oni wiedzą, że Ruscy zawsze będą, a w Ameryce jednak się polityka zmienia, no szczególnie z tymi komunistami, całą administracją
administracją Bidena. No nie można porównywać Ameryki z czasów II wojny światowej, czy po II wojnie światowej, czy nawet do lat 70., 80. No później ten Clinton, Obama, Biden, no to już jest kompletnie co innego. Scholz to w zasadzie te wszystkie ataki przeciwko Ukrainie przez Putina, no to ignorował, a kiedy w zasadzie dociskali go, żeby coś powiedział, no to unikał tego wszystkiego. No jest bardzo, bardzo pasywny. No i to pokazuje, że Niemcy nie są skłonni do używania siły, nie są oni do używania wojska i tak dalej. To nie tylko jest tak, że większość Niemców w zasadzie patrzy na wojsko jako no coś przestarzałego, nie powinno być używane, no ale oni też mają taką grubą kreskę, jak to Gamoń Mazowiecki mówił na temat szabrów w Polsce. Niemcy mają tą grubą kreskę, gdzie nie chcą przekroczyć, że nie będzie śmierci żadnych rosyjskich obywateli. No bo jak Ruscy zaczną ginąć i umierać, no to wojna Niemiec z Rosją, no to historycznie już pokazuje, że to się nigdy dobrze nie kończy. To nie kończyło się w czasie I wojny światowej, szczególnie nie kończyło się II wojny światowej. Oni wiedzą, że jednak Niemcy zostały przesunięte o tam 200-300 kilometrów, no tak jak i Polska została przesunięta, stracili Prusy, stracili Kaliningrad, no od Kaliningrad, no to też jest wielka sprawa dla ruskich do rozbudowywania, także Niemcy się nie szarpią do tego, żeby walczyć zbrojnie, a szczególnie z Rosją. Putin, jak wielu wie, no to on był w KGB, to jest po prostu wywiad rosyjski, no i on stacjonował w Dreźnie w czasie zimnej wojny, on po niemiecku to szprecha wyjątkowo dobrze, no jest to no dobrze wykwalifikowany polityczny polityk, żołnierz, policjant, milicjant i tak dalej, i tak dalej. No i Putin chyba dużo lepiej rozumie punkt widzenia Niemców na Rosję niż Biden. No Biden to ogólnie w polityce jest 50 lat, no ale to jest taka chorągiewka, a teraz to już kompletnie jest kukiełka pociągana sznurkami przez Obamę i przez Clintonów. No i to jest teraz Putin, no to wbija taki w zasadzie, można powiedzieć, klin pomiędzy Amerykę i Niemcy i sojusznika niemieckiego, no wszystko przez to, że jest ta Ukraina. No, następuje ta eskalacja, no i to doprowadza do tego, że NATO się troszeczkę rozdwaja, to się wszystko jakoś tak rozdwaja. No Niemcy są dosyć ostrożni, oni wysłali tam 5000 hełmów, no mam nadzieję, że nie są to hełmy z II wojny światowej, jeszcze te po niemieckie zakute łby, no ale wysłali 5000 tych hełmów na Ukrainę i jakiś tam niby szpital polowy. Co gorsze, no to Estonia chciała wysłać jakąś tam broń na Ukrainę, no to Niemcy się sprzeciwili, zapobiegli. Admirał marynarki wojennej Kay Achim Schonbach, no to powiedział, że w zasadzie trzeba uszanować to, co Putin chce, no i prawdopodobnie mu się należy. No po tej wypowiedzi no to złożył rezygnację, no bo to naprawdę na admirała marynarki wojennej niemieckiej, no to jest troszeczkę
śmieszne, no nie jest normalne w każdym razie. Stwierdzenie nie jest normalne. Wszyscy sojusznicy, no to widzą, że Niemcy to jednak się rozpadają, nawet militarnie, czy jako sojusznicy w NATO, no bo Anglicy jak chcieli przewieźć, czy zrobić jakiś przelot samolotów na Ukrainę z pewnym wyposażeniem, no to nie pytali się nawet Niemców, czy mogą lecieć na ich terytorium, tylko oblecieli naokoło, bo wiedzieli, że Niemcy będą prawdopodobnie, nie zgodzą się na to. Także, że nawet Anglia rozumie, co Niemcy, jaką grają grę. No, Putin gra swoją grę, to także on ustawi całą tą wojnę w ten sposób, że Niemcy się ustawią jako neutralni, tak jak Szwecja była niby neutralna w czasie II wojny światowej, no ale handlowała z Niemcami na wszystkie strony. Także kiedy Putin albo zaatakuje Odessę, albo okrąży Kijew, no to Scholz będzie wysyłał informacje, czy dzwonił do Waszyngtonu, żeby Waszyngton coś robił. No ale co Waszyngton może zrobić? Waszyngton może tylko robić sankcje. Putin zamknie rurę z gazem, no i wtedy Niemcy będą krzyczały, żeby to cała nastąpiła ta uspokojenie, cała ta eskalacja i zwolnienie i tak dalej, kiedy Angela Merkel w 2014 roku, kiedy Rusy weszli na Krym, no to nie zapobiegło ani Niemcom, ani Francji z tym, żeby dogadywać się pomiędzy Rosją i Ukrainą. Także nawet dzisiaj, jakby następny był atak, no to też nie będzie tego końca, że Niemcy nie będą rozmawiały z Rosją. No, Ribbentrop-Mołotow i teraz nieustannie ciągle to samo. No, następny to będzie Kazachstan, następny będzie też Białoruś. Białoruś bardzo chętnie wygląda na to, że się przyłączy. Ten Kaliningrad, tak jak wspominałem, ten były pruskie, niemieckie terytoria. Także no Putin zmusi Berlin, żeby się zgadzały na to wszystko, co Rosja robi, no i całe ten bezpieczeństwo europejskie, środkowej Europy i wschodniej Europy, no to będzie ustanawiane przez Putina. Tak jak wspominałem, Niemcy wyszli z energii nuklearnej, likwidują węgiel, także za dużo nie mają co do powiedzenia. Ta ilość energii, która jest potrzebna z Rosji, jest jaka jest. Ta zależność, jeszcze ten północny strumień 2 jeszcze bardziej to dołoży. No i Putin prowadzi taką niesymetryczną wojnę na dwie strony i ma ten klucz do zamknięcia tego gazu. No Biden co może zrobić? No Biden powinien powiedzieć, że Ameryka zacznie dostarczać gaz, cały świat zacznie dostarczać gaz, no ale tego w sumie nie zrobi. Może zacieśniać współpracę z Niemcami, no ale Niemcy też nie będą chcieli tego za bardzo zacieśniać. Także Niemcy są już ustawieni. To jest nie ma dwóch zdań. Teraz
Ukraina w zasadzie zostaje, będzie walczyła sama. No możliwe nawet, że nie będzie walczyła. Jest prawdopodobieństwo, że po prostu się poddadzą. Tam jakiś rząd marionetkowy wejdzie. No i to będzie taki koniec układu europejskiego. Polska przez Unię Europejską też za bardzo nie skorzystała. Ukraińcy też widać, jak wpadną w strefy wpływów Rosji, no to nie będzie przyjemne. No w kongresie amerykańskim starają się coś zrobić, no ale za dużo nie zrobią. Niemcy nie chcą budować swojej armii. Nie chcą walczyć. Oni w zasadzie się spacyfikowali sami. Amerykanie wysłali tam parę tysięcy tych żołnierzy amerykańskich do Europy. No ale co to pomoże? No to mają tych żołnierzy, wycofali ich z Afganistanu, wycofali ich z różnych miejsc. Także, że Ameryka tak za dużo nie zrobi. No, Niemcy to w zasadzie chcą tak patrzeć na troszeczkę z boku, troszeczkę chcą się zamienić w sędziów tego meczu bokserskiego, no ale to tak chyba nie będzie. Biden nie pomógł. Biden, w ogóle wybranie Bidena, no to właśnie doprowadziło do tej sytuacji na Ukrainie, no i też doprowadzi do sytuacji na Tajwanie. Tajwan będzie następny po zajęciu Ukrainy. No to nie ma już dwóch zdań. Wszyscy, którzy no komuniści amerykańscy to przypuszczalnie będą klaskali. Biden też jakoś będzie zadowolony. Chińczycy będą zadowoleni. Także żyjemy w ciekawych czasach. Żyjemy w ciekawych czasach. No i to wszystko tylko dlatego, że paru 80 parę milionów zdecydowało się głosować za Bidenem. No i wybrało socjalizm. No jak wybrali socjalizm, no to właśnie mamy. Mamy Ukrainę, mamy Tajwan. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, nie dajcie się zwieść socjalistom. Widzicie, do czego socjalizm amerykański Bidena doprowadził, bałagan na całym świecie. Przekaz dla socjalistów amerykańskich głosujących na Bidena. Patrzycie się na cenę benzyny, patrzycie się, ile wydajecie na jedzenie, na jak domy kosztują, samochody i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz wybraliście Bidena, no i będzie wojna albo będzie zajęcie co najmniej Ukrainy, no nie całej Ukrainy, przypuszczalnie Donbasu, no ale pod Bidenem Rosja się rozbestwia, Chiny się rozbestwiają. Chiny robią, co chcą w Hongkongu, Chiny robią, co chcą na swoim kontynencie, no i Chiny zrobią, co chcą z Tajwanem. Zdrowia dla normalnych.